Witajcie, cześć i dzień dobry właściciele Nissana Capstara bądź Renówki Max City. Jeżeli natrafiliście opisem na ten film, prawdopodobnie możecie mieć problem, który za chwilę poruszymy. Otóż siedzimy w tym momencie w pojeździe akurat Renault, tak jak widzicie. Poproszony zostałem o pewną konsultację. Otóż okazało się, że ktoś gdzieś robił jakieś niepotrzebne zabiegi i wy możecie mieć tego typu problem. A problem dotyczy elektrozaworu SCV, który znajduje się w pompie paliwowej. Bardzo często, gęsto zdarza się sytuacja taka, że na przykład jeżeli uszkodzi się wam elektrozawór bądź uszkodzi się wam komunikacja między takim elektrozaworem, to wasz sterownik silnika, akurat w tym przypadku tutaj tego pojazdu, w którym jesteśmy w tym momencie, jest oparty na systemie DENSO. I otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że sterownik zapisuje sobie błąd takiego elektrozaworu, czyli błąd dawkowania paliwa względem masy powietrza. I do tego potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, żeby była możliwość wykasowania tego elektrozaworu, bo wiadomo, że zwykłym testerem takiego czegoś nie możecie zrobić. Jeżeli macie możliwość, macie tester, możecie się połączyć ze sterownikiem pompy, czy samą jakby tak zwaną pompą, i możecie ten zawór SCV tak jakby z powrotem przywrócić, no to jesteście w domu. Natomiast gorzej jest w sytuacji, gdy na przykład się okaże, że taki elektrozawór jest zwarty. Bo sytuacja wygląda w ten sposób, że błąd z elektrozaworu może nastąpić z braku komunikacji, z braku instalacji, z przerwy takiego elektrozaworu. Natomiast błąd, jaki zostaje zapisany i który dzisiaj poruszymy na filmie, to jest P, czyli od sterownika silnika P, 1275. To jest błąd właśnie tego zaworu SCV, który siedzi w pompie paliwowej. I błąd ten występuje na stałe, więc jeżeli macie jakikolwiek tester, którym próbujecie odczytywać i kasować błędy, to ten błąd będzie z powrotem powracał i on jest praktycznie rzecz biorąc niekasowalny. Natomiast ja wam za chwilkę wytłumaczę pewną rzecz, co możecie z tym zrobić. Natomiast rzecz jest jaka. Nim podejdziecie do takiego tematu, w pierwszej kolejności musicie dostać się w jakiś sposób do tego elektrozaworu, ustalić przede wszystkim podstawę i powód, dlaczego został zapisany taki błąd. A błąd może zostać zapisany na przykład przez kostkę, która wyskoczyła, woda, która się dostała, często gęsto pin, który jest gdzieś tam we wtyczce, jest koloru zielonego, czyli gdzieś tam jest przyśniedziały, dostała się woda. A wiadomo, że taki elektrozawór troszeczkę prądu dostaje, więc niestety niedopuszczalne jest, żeby gdzieś tam coś było przyśniedziałe na stykach. Więc jeżeli taki styk nie będzie łączył, on będzie dostawał temperatury z czasem, będzie się po prostu rozchylał. Co będzie jeszcze pogarszało jego pracę? Może się okazać, że do elektrozaworu dostała się woda. No i w ten czas już wiadomo, że będą różne głupoty, ciężkie do stwierdzenia. Natomiast elektrozawór, jeżeli chcecie sprawdzić metodą taką przysłowiową, domową, to on w stanie spoczynku, w temperaturze mniej więcej takich około 20 stopni, przyjmijmy temperaturę w przedziale między 10 a 25 stopni, to jest około 3,5 ohma, czyli taki zawór około 3,5 ohma powinien mieć rezystancji. Jeżeli ma mniej, czyli na przykład sprawdzacie miernikiem, tylko oczywiście przed sprawdzeniem miernikiem zawrzyjcie sobie kable, sondy od miernika i zobaczcie, jaki błąd pomiarowy wasz miernik pokazuje. Bo jeżeli wy przewody od miernika złączycie i wasz miernik pokazuje już na dzień dobry 3 ohmy, no to wiadomo, że błąd pomiarowy macie już 3 ohmy, czyli po podpięciu takiego elektrozaworu do miernika będziecie mieli tych ohmów ponad 6. Jeżeli macie 0,0,0, no to wasz miernik pokazuje prawidłowo bądź 0,00, bo różnie mierniki pokazują, więc tutaj nie będę tej kwestii poruszał. W każdym bądź razie prawidłowo działający elektrozawór ma około 3,5 ohma, żeby była możliwość go przywrócenia z powrotem do jego pracy.
Gorzej jest sytuacja, gdy na przykład zdarzyłaby się taka sytuacja, że na przykład elektrozawór się zwarł, bądź zwarła się instalacja, bądź inna okoliczność, no to wtedy możecie uszkodzić sobie sterownik. I uwaga, jeżeli będziecie do takiego sterownika podchodzili, to jest sterownik, w którym są wysokie napięcia, jeśli chodzi o te pojazdy na przykład z silnikiem 2,5. Także tutaj uwaga, jeżeli robicie jakiekolwiek testy, to na odpiętym zasilaniu, ze względu na to, że przetwornica tam jest w stanie wytworzyć nawet do 200 V. I tu już uwaga, taki temat podchodzimy z pełnym zakresem bezpieczeństwa, żeby gdzieś tam nie doszło niepotrzebnie do czegoś, jakiegoś tam psikusa. Generalnie zawsze uważam, że naprawy tego typu, jeżeli nie znamy się, nie mamy pojęcia, nie bierzmy się, a jeżeli już się bierzemy, to na własną odpowiedzialność. Ale dobra, nie zatrzymuję gadką, przechodzimy do kwestii następnej. Błąd, jaki jest sygnalizowany kontrolką silnika, którą to w tym momencie widzicie, prawda? Co prawda ja w tym momencie siedzę w pojeździe zgaszonym, natomiast chcę się z Wami podzielić sytuacją taką, co możemy zrobić, żeby zaoszczędzić kasę. I myślę, że dzięki temu filmowi kasą po prostu nie będziecie musieli obracać, jeśli chodzi o kwestię wydawania. Bo na przykład mieliście przewód uszkodzony, wtyczkę, kostkę i tak dalej. Ale dobra, nie będę zamętlał. Generalnie co musimy zrobić, słuchajcie? Będę to mówił wolno po to, żebyście wy, oglądając ten film, mieli możliwość nie oglądania go 1000 razy w kółko, tylko możliwość zrobienia procedury takiej, którą powinniście zrobić. Otóż należy co zrobić? Należy włączyć zapłon, czyli no w tym momencie my mamy zaświecone już kontrolki, kurka, drobne przejęzyczenie. Wybaczcie za to. Czyli tak, odpalamy zapłon, nie kręcimy silnikiem. Czyli tak, włączamy kluczyk, czekamy około 3 sekundy i tutaj po tych 3 odczekanych sekundach w ciągu 5 sekund powinniśmy nacisnąć pedał gazu 5 razy. Czyli włączamy zapłon, czekamy około 3 sekundy, po czym 5 razy w ciągu 5 sekund naciskamy pedał gazu, czyli robimy 1, 2, 3, 4, 5. Jeżeli takie coś zrobiliśmy, odczekujemy 7 sekund, czyli najlepiej jest sobie taki czas liczyć w głowie. Po tych 7 sekundach wciskamy gaz do końca i trzymamy go przez 10 sekund. Mówimy tutaj około 10 sekund, dlatego wiadomo, nikt nie będzie siedział sobie z zegarkiem czy ze stoperem, natomiast najłatwiej jest to robić sobie odliczając 1, 2, 3, 4 i tak dalej, aż sobie policzymy. Po tych 10 sekundach puścimy oczywiście pedał gazu, przy tym system oczywiście przejdzie w tym momencie do tak jakby drugiego testu i on będzie sobie próbował wykasować błędy, te, które nawet sterownik taki, jeżeli macie sterownik OBD, czy powiedzmy jakiś tam interfejs OBD, może tak, bo sterownik to nie jest do tego. Jeżeli macie interfejs OBD i nie wszystkie błędy Wam odczytał, bo były gdzieś tam w jakichś ramkach zamrożone, to ten tester te błędy wyciąga z tych tak jakby ramek, żeby to można było najłatwiej zrozumieć. I co musimy potem zrobić? Nacisnąć pedał gazu do oporu ponownie i przetrzymanie go po raz drugi przez 10 sekund spowoduje wykasowanie wszystkich tych błędów w systemie. Czyli za dużo zamętliłem ze względu na to, że tłumaczyłem procedurę jeszcze raz. Więc w takim układzie podchodzimy po raz kolejny. Włączamy kluczyk, oczekujemy około 3 sekundy. Po tym czasie naciskamy 5 razy w ciągu 5 sekund pedał gazu, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Po czym oczekujemy 7 sekund, mówię około. Po tych 7 sekundach wciskamy pedał gazu do końca, trzymamy go 10 sekund i po tych 10 sekundach będziemy już widzieli, że kontrolka silnika nasza zaczęła pulsować, czyli te czasy procedury zrobiliśmy prawidłowo. Możemy sobie wtedy pedał gazu puścić. On sobie powyrzuca wszystkie te rzeczy, powyrzuca te błędy, przy czym naciskamy pedał gazu ponownie, przytrzymując go przez 10 sekund wciśnięty i w tym czasie to jest drugi tak jakby etap kasowania tych błędów, jeżeli wszystko jest prawidłowe.
On wykasuje nam wszystkie błędy, no i po tych oczywiście już wykasowaniach, on robi to samo, czy nie sam. Robi to oczywiście bardzo szybko, także po tych 10 sekundach możemy spokojnie później puścić pedał gazu, po czym wyłączamy zapłon, załączamy i mamy... Co mamy? Zaraz pokażemy. No właśnie, zgaszoną kontrolkę. Takie coś pewnie oczekujecie, oglądając ten film. I myślę, że się doczekacie, jeżeli procedurę wykonaliście prawidłowo. Dobra, robię tak, żeby mi nie pikało i tak dalej. W każdym bądź razie, jeżeli filmik się komuś przydał i uratował kasę, bo posłuchajcie, taki elektrozawór nie jest tani. Wiadomo, że zawór pasuje kupić z oryginału, bo podróbka się nie sprawdza. Bardzo często, gęsto na pewno jest rzecz jaka, że ludzie przy błędzie tego elektrozaworu wymieniają drugi elektrozawór. Przy czym co robią? Jeżeli drugi elektrozawór nie wystartował, no sprawdzają kostki, kable, kurka, no wszystko jest ok. Więc co? Warsztat sugeruje, pompę trzeba zregenerować. Regeneracja pompy, pojęcie względne, dlatego że trzeba ją zdemontować, trzeba ją zregenerować. I tu akuku, zamontowanie ponownie nie daje nic. Dlatego, że to nie jest usterka mechaniczna, tylko to jest zapisany błąd P1275 w sterowniku, czyli EQ silnika. Także już będziecie wiedzieli, jeżeli się Wam zdarzy błąd P1275, to spokojnie, tylko uwaga, procedura. Ze względu na to, że to jest sterownik, który jest zabezpieczony przed działaniem niepotrzebnych napięć, mimo to ze względu na jego napięcie zasilające robimy wszystko bez prądu i przed skasowaniem takiego błędu nie idźcie na łatwiznę. Jeżeli Wasz sterownik silnika zapisał taki błąd, to pamiętajcie, żeby najpierw ustalić, dlaczego zostało to zapisane, a potem dopiero podchodzimy do skasowania. Dlaczego? Dlatego, że gdyby się zdarzyła Wam sytuacja taka, że usunęliście błąd, bo na przykład dostała się Wam woda, która przywarła Wasz elektrozawór, coś tam się wytworzyło niepotrzebnego, a Wy oczywiście mimo tego zignorowaliście to, co ja w tym momencie Wam przekazałem, zrobiliście to po raz drugi i trzeci, bo na przykład się Wam to zaświeciło po raz kolejny, Wy zadowoleni jedziecie, ale wierzcie, że to działa na Waszą niekorzyść. Dlatego, że ten sterownik może najnormalniej w życiu sam się uszkodzić sobie stopień wyjściowy, który tam jest do wysterowania tego elektrozaworu. Przy czym sterownik umrze, nie jest tani, a naprawa tym bardziej. Także jak się przydał filmik jeszcze raz, łapeczka w górę na to liczę i zapraszam do komentarzy. I trzymajcie się do następnego filmu. Cześć!